Małgorzata Parys, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. W ramach szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy Zagłębie Lublin przegrało na własnej murawie z Radomiakiem Radom 1-0. Ogromnie cieszymy się z tych trzech punktów, z tego względu, że widzieliśmy, że czeka nas bardzo ciężkie spotkanie. Byliśmy dobrze przygotowani do tego meczu, znając Zagłębie Lublin i ich przejść z obrony do ataku. Widzieliśmy, jak mamy ułożyć się taktycznie i jak wypełniać zadania, żeby nie powtórzyć błędów, które żeśmy zrobili w pierwszym meczu z nimi za bardzo otwarcie i tutaj byliśmy bardzo mocno skarceni, także odrobiliśmy lekcję domową. Zespół pracował bardzo mocno w defensywie i czekaliśmy na szanse, które się nam nadarzą. Dzisiaj taki wyrachowany mecz, można powiedzieć, w naszym wykonaniu, aczkolwiek też nie uczyliśmy się błędów, które chcemy naprawić. Także brawo, gratulacje za zwycięstwo. Kolejny mecz, można powiedzieć, który gdzieś tam daje wiarę i w tą pracę, którą chłopcy robią, ale mówię, to jest tylko i wyłącznie jedno spotkanie, kolejne, które na pewno daje pewną siłę taką mentalną drużynie do tego, żeby w następnym meczu wyglądać jeszcze lepiej. Na pewno jestem mocno rozczarowany wynikiem końcowym tego spotkania. Myślę, że na pewno nie odzwierciedla tego, co się działo na boisku i próbowaliśmy kreować grę, próbowaliśmy dominować, natomiast dostaliśmy bramkę po stałym fragmencie gry, na który uczulaliśmy, wiedzieliśmy, że są dalekie auty i ten jeden błąd, o takiej sytuacji wcześniej rozmawialiśmy, niestety nie udało się temu zapobiec i ta bramka zdecydowała o tym, ten mały błąd, o tym, że zostajemy bez punktu, ale nie oznacza to, że wszystko było źle i są też na pewno pozytywy w tym meczu. Zabrakło nam po prostu konkretów. Miedź Legnica w piątym swoim meczu w Ekstraklasie przegrała na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 1-2. Rzadko to robię, ale chciałbym się odnieść do sytuacji kontrowersyjnej moim zdaniem, czyli czerwonej kartki rzutu karnego, bo oglądaliśmy to 20 razy teraz i nie umiemy znaleźć sytuacji, w której byłaby ręka, w sensie według przepisów, bo Hubert Matylia najpierw dotyka z innej kamery klatką piersiową, później ręką. Sędziowie na szkoleniach nam tłumaczą, że jeżeli piłka dotknie najpierw ciała innego niż ręka, później rękę, to tej ręki nie ma. Więc no nie wiem, według jakiego klucza ta sytuacja. Drugą sprawą jest to, że no, niestety dostępu do sędziów nie ma, żeby to wytłumaczyli, bo są od razu jest żółta kartka, jak się pytamy, więc ciężko jest, my się musimy odnieść do tej sytuacji na boisku, a sędziowie się nie muszą odnieść i są tak jakby poza tym. Jagiellonii gratuluję zwycięstwa, bo to jest bardzo dobry zespół jakościowy i oczywiście ta bramka była piękna, Jaga dążyła do zwycięstwa. My mieliśmy swój plan na pierwszą połowę, który wykonywaliśmy bardzo dobrze i mieliśmy no, 100% sytuację. No trochę szczęścia zabrakło, żeby dotrzymać się do końca, ale tak jak mówię, no, chciałbym, żeby była większa transparentność i taki dostęp do sędziów, a nie po pytaniu na koniec meczu do sędziego, dlaczego przedłużył mecz jeszcze ponad 50 minut, dostałem żółtą kartkę. Absolutnie nikogo nie obraziłem po raz kolejny. W ten sposób jest pan Wajda zdecydowanie to robi. Dziękuję. Cóż powiedzieć po takim spotkaniu, kiedy bramkę zdobywa się zwycięstwą w ostatniej minucie, w ostatniej sekundzie meczu, to na pewno ogromna radość przykrywa wszystkie niedostatki, które dzisiaj dostarczyliśmy, bo trzeba podkreślić, że zespół Miedzi był dla nas trudnym rywalem, w szczególności w pierwszej połowie, gdzie nie mogliśmy założyć pressingu na zespół przeciwnika poprzez szeroko ustawionych skrzydłowych i mieliśmy z tym duży problem. Miedź dobrze wychodziła spod tego pressingu i stworzyła sobie sytuację. No ale po przerwie zaczęło to funkcjonować inaczej. Dodatkowo jeszcze czerwona kartka pozwoliła nam na nieustanne, tak to ujmę, ataki, które w rezultacie zakończyły się tym pięknym golem, także scenariusz, myślę,
wymarzony dla nas i dla kibiców. Bardzo się z tego cieszymy, ale zdaję sobie sprawę z tego, ile jeszcze pracy przed nami. Mecze rozgrywali również pierwszoligowcy. W meczu siódmej kolejki Fortuna pierwszej ligi Chrobrych Głogów pokonał Zagłębie Sosnowiec 2-1. Trudne spotkanie na trudnym boisku. Chodzi też o teren, na którym zawodnicy zmierzyli się dzisiaj, bo jak każdy widział, po łacie trawy się wyrywały i ciężko było jakoś kibiców zadowolić fajną grą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no mecz bardzo trudny dla nas, bo po trzech porażkach to niełatwo jest przyjechać do tak klasowej drużyny i wygrać. Także duży wpływ, myślę, miała ta czerwona kartka z 20 którejś minuty i gra w 10, bo gdzieś pod koniec Zagłębie już w drugiej połowie miał mniej sił i gdzieś te nasze ataki przyniosły efekt. No zły jestem. Zły jestem jak całe nasze środowisko, jak kibice, piłkarze, dziennikarze, którzy są blisko drużyny, bo to jest siódma kolejka. Trzeci mecz, gdzie układamy spotkanie przeciwnikowi. Najważniejsze w życiu jest to, żeby nie popełniać tych samych błędów, a my to robimy. I to jest wkurzające, dlatego sporo emocji, ale rozumiem dlatego kibiców pod względem po prostu wyników. Natomiast drużyna jest dobrze przygotowana do sezonu. Kolejny mecz pokazuje to, że potrafi zasuwać w niedowadze. Druga połowa była taka, gdzie tworzyliśmy sobie sytuację, po prostu musi to wpadać. Dzisiaj ta piłka nie wpadła i daliśmy znowu życie przeciwnikowi w bardzo prosty sposób, tracąc przede wszystkim tą pierwszą bramkę. To były informacje sportowe. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.